Dzień dobry, Maria Bucardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Mam dla Ciebie mnóstwo niespodzianek. Jedna chyba najpiękniejsza na mojej stronie www.bucardimaria.com. Zaraz na stronie startowej, nigdzie nie musisz szukać i błądzić. Gdy rolujesz w dół, są okienka i tam pojawią się wszystkie talie kart online. Czyli te karty możesz rozkładać samodzielnie, gdy potrzebujesz wskazówki, potrzebujesz rady, potrzebujesz takiego drogowskazu, jak iść dalej dokładnie teraz w tym momencie. Masz karty ceremonii, czyli losujesz jedną kartę czy dwie karty i dokładnie to, co jest na tej karcie opisane, to jest dla Ciebie wskazówka i wtedy możesz przejść do ceremonii o tym numerze i tam masz zgłębienie tego tematu. Ceremonię znajdziesz zaraz na górze w menu ceremonii, ale również na stronie startowej jest też jedno okienko ceremonie. I tam odnajdziesz tą, która zostanie Ci wskazana. Są karty kolorów, czyli Twój kolor mocy. W tym momencie, który kolor w ubraniu, w otoczeniu będzie Cię wspomagał, by uzyskać siłę i moc, a teraz tego każdy z nas bardzo potrzebuje. Jesteśmy w bardzo trudnym czasie i większość z nas jest wyczerpanych tym wszystkim, co dzieje się wokół, ale magia kolorów dokładnie przyjdzie Ci z pomocą. Są karty zwierząt mocy. Jeżeli oglądasz mnie już od dłuższego czasu, to wiesz, że jest to jeden z moich takich najważniejszych dziedzin mojej specjalizacji, zwierzęta mocy. Wybierasz również kartę, tam masz opis zwierzęcia mocy i na moim blogu zwierzętamocy.org, jak organizacja ORG, linki będą również poniżej, tam znajdziesz opis każdego z nich i to zwierzę mocy poprowadzi Cię w tym konkretnym dniu, tygodniu, miesiącu czy roku. Masz oczywiście karty kamieni mocy, bo w tym momencie jeszcze kamienie mocy są u mnie dostępne, czy w formie talizmanów, czy w formie samych kamieni mocy, gdzie te karty kamieni mocy wskazują Ci, jaki kamień szlachetny lub minerał w danym momencie pomoże Ci w tej sytuacji, w której jesteś. Noszenie, medytacja, praca z tym kamieniem, może tworzenie wody z odpowiednich kamieni. Nie wszystkie kamienie nadają się do tworzenia wody, do picia, ale niektóre tak. I zawsze w opisie każdego kamienia jest to dokładnie zaznaczone. Moje zwierzę mocy teraz w soku, już od dłuższego czasu. Tutaj krąży nad tymi skałami, nad urwiskiem, a ja jestem tutaj poniżej. Tam widzę go dokładnie. I w tej chwili pojawią się w najbliższych dniach karty drzew mocy, a w przygotowaniu będą jeszcze rośliny mocy. Ale drzewa mocy to oczywiście jakie drzewo pomoże Ci odzyskać moc, odzyskać siłę. Jakie drzewo będzie Ci towarzyszyć przez jakiś czas, by pomóc Ci zrealizować Twoje marzenia, Twoje pragnienia. To wszystko ma ogromne znaczenie, dokładnie teraz, gdzie każdy z nas jest zmęczony tym wszystkim, co wokół. Nie wie, jak dalej. Coś starego się kończy, a tego nowego jeszcze nie widać. Co nowego się pojawi? Niektórzy ludzie decydują się na tą drogę, którą proponuje Matrix, czyli przyjęcie znamienia bestii. Nie widzą innego wyjścia, może nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie to ze sobą niesie, a niesie ogromne konsekwencje. Niektórzy zdają sobie sprawę z tego lub w jakiś inny sposób wiedzą, co za tym się kryje, walczą o wolność, walczą o to, by tego uniknąć. Jak widzisz, świat idzie w dwóch kierunkach. Ten jeden, tej większości i ten drugi, również ogromnej ilości ludzi, to należy podkreślić, ale którzy idą inaczej. I teraz Ty również musisz zdecydować, czy pójdziesz tu, czy pójdziesz tu. I moja rada jest jedna. Strach jest złym doradcą.
Jeżeli podejmujesz tę decyzję nie z głębi serca, by iść tą drogą lub tą drogą, tylko ze strachu, tak wielu ludzi obawiało się, że nie będą mogli podróżować, że nie będą teraz może mogli robić zakupów, że nie będą mogli tego, czy nie będą mogli tego. Jeżeli to strach Cię motywuje do tego, by iść tą drogą, to koniecznie się wycofaj eremicko, połącz się z Twoim sercem, bo w tej chwili jeszcze to jest możliwe, jeżeli nie masz znamienia bestii, to jest zupełnie inna droga. Jeżeli już je masz, to zupełnie inne metody działają lub nie działają. I jeszcze raz pozbądź się strachu, odwagi, odwagi. Ty wiesz, że ja nie mogę tutaj powiedzieć wszystkiego, bo zaraz to zniknie z różnych platform. Odwagi. Nas jest bardzo dużo. Wytrwaj. Jak długo jesteś w stanie wytrwać? Szukaj nowych dróg. Siła boska, siła wyższa, Twoja dusza poprowadzi Cię dalej. Ona zna tą drogę idealną dla Ciebie i poprowadzi Cię. Może trzeba będzie zmienić pracę, może trzeba będzie zmienić miejsce zamieszkania, może trzeba będzie zmienić otoczenie znajomych, czy cokolwiek innego, dietę, czy całkowicie Twoje życie. Nie bój się. Odważnie idź do przodu. Odważnie. Ja również bardzo intensywnie pracuję nad tym, by znaleźć rozwiązanie dla mnie, dla moich najbliższych, ale również dla ludzi, którzy są ze mną. Ja cały czas o Was myślę i jestem pewna, że to rozwiązanie się pojawi, że będę Ci mogła dać krok po kroku wskazówki, jak się ratować, jak iść dalej, lub będę mogła w jakiś inny sposób Ci pomóc. Wszystko jest możliwe. Wszystko. I przede wszystkim, bez względu na to, co się będzie działo, bez względu na to, jakie tragiczne, straszne prognozy i plany siły mroku tutaj już głoszą propagandowo, pamiętaj o jednym. Zawsze jest wyjście. Zawsze. Zawsze. I Ty znajdziesz to wyjście. Nie bój się. Odważnie idź do przodu, ale miej oczy szeroko otwarte, by widzieć wszystko. I pamiętaj, jeszcze raz, myśl pozytywnie, staraj się wizualizować to, co piękne i pozytywne. I to jeszcze taka malutka wskazówka, malutka informacja. Ty wiesz, że w tym momencie ja jestem mniej obecna na zewnątrz niż wcześniej. To ma również bardzo ważne znaczenie, bo ja znam moją siłę, znam moją moc, wiem, co jestem w stanie tutaj zwizualizować i stworzyć na ziemi i bardzo dużą część mojej energii muszę przeznaczyć na to, aby tworzyć to nowe i piękne. Dlatego z wielu rzeczy musiałam się wycofać, wiele rzeczy musiałam ograniczyć i zmienić, żeby mieć więcej czasu na typowo materializowanie, jak dobry mag używa wszystkich narzędzi, które stają do jego dyspozycji, aby stworzyć ten świat taki, jakim chce go widzieć. Dlatego ja wiem, że chcecie terminy ze mną, ja wiem, że chcecie przepowiedni, ja wiem, że chcecie filmy codziennie. Bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. To teraz na ziemi, w czym ja biorę udział, w czym Ty bierzesz udział, ale w czym typowo moja dusza w tym momencie bierze udział, ma priorytet numer jeden. Bo jeżeli nie uda nam się tego zatrzymać, to już nie ma sensu się spotykać tak między nami. Dlatego wizualizuj pozytywne rzeczy w Twoim życiu przede wszystkim. Każdy w swoim życiu, każdy indywidualnie, eremicko. A zobaczysz, że jesteśmy w stanie zmienić bardzo dużo i zatrzymać pewną czarną machinę, która myśli, że nikt nie stawi jej czoła. Do samego końca wytrwaj w całości, bez znamienia, jeżeli to możliwe. Wytrwaj do końca, bo walka o Ziemię trwa. A w tym momencie trwa wojna galaktyczna o Ziemię. I każdy z nas, Twoje światełko, jest tutaj potrzebne. Do samego końca. Albo wygramy, stworzymy nową Ziemię, a gdy przegramy,
to będziemy się później martwić. Ale gdy przegramy, to odejdziemy stąd wszyscy razem. Odejdziemy w świetle miłości do innych zadań, do innych misji. Ale walczymy do końca, do samego końca, do ostatniej kropli krwi, do ostatniego światełka. Dlatego jesteś tutaj bardzo ważna, jesteś bardzo ważny i Twoje światło, Twoje pozytywne, piękne myśli, pozytywne słowa i pozytywne działania. Wycofaj się, działaj eremicko w tym momencie, chyba że masz 100% zaufanie do kogoś, kto również nadaje na tej samej wibracji. To wtedy możecie się połączyć, ale nie większe grupy niż 20-30 osób, bo większe grupy jest większe niebezpieczeństwo, że coś wkręci się do środka. Ale w takich grupach 20-30 osób możecie nawet eremicko wycofać się z miast, wycofać się w spokojne miejsca, tworzyć wasze oazy, trzymać się razem, pomagać sobie w tym czasie. Buziaki, do zobaczenia, do usłyszenia i wytrwale idź do przodu. Twoja Maria Bukarczyk.